Kierowcy przejeżdżający przez Sosnowiec powinni uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza ci jadący ulicami Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich. Trwa tam wymiana nawierzchni jezdni związana z inwestycją tramwajową w tym właśnie rejonie. Utrudnienia potrwają kilka dni, a zdezorientowani kierowcy już przed południem stali tam w korkach. To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w mieście, dlatego jakakolwiek inwestycja w tym miejscu wymaga wzmożonej czujności. Fatima Orlińska. Przy ulicy Wojska Polskiego rozpoczęła się wymiana nawierzchni. To inwestycja realizowana przez Tramwaje Śląskie w ramach modernizacji i rozbudowy linii 26. Choć kilkudniowe utrudnienia mogą zniecierpliwić kierowców, to Sosnowiecki Urząd przyznaje, że ci finalnie na tym skorzystają, bo komfort jazdy znacząco się poprawi. Dziś wykonawca rozpoczął frezowanie. No i na sobotę zapowiada układanie nowej warstwy asfaltu. Zapowiada, bo to będzie uzależnione od warunków atmosferycznych. Jeśli nie będzie padać, to te prace zostaną wykonane. No jeżeli chcemy to wszystko zrobić, to muszą pojawić się miejscowe zwężenia i utrudnienia w ruchu na tym odcinku, ale prowadzimy je tak, aby można je było odjechać. Stąd jeżeli ktoś jedzie od strony Jęzora, a chce pojechać w kierunku Dańdówki, to powinien jechać ulicą Orląt Lwowskich, zjechać boczną Wojska Polskiego i wyjechać poprzez dawne tereny kopalinówka Modrzejów właśnie na wysokości dawnej fabryki maszyn górniczych. Największych utrudnień należy spodziewać się w sobotę, kiedy odcinek jezdni zostanie wyłączony całkowicie na kilka godzin, a to dlatego, że nowy asfalt zostanie położony na całej szerokości jezdni. W związku z tym na zmiany powinni przygotować się również pasażerowie komunikacji miejskiej, dla których zmieniły się lokalizacje przystanków. Autobusy kilku linii będą obsługiwać przystanek Niwka Kościół w nowej, tymczasowej lokalizacji. Przystanek ten został przesunięty w kierunku dzielnicy Modrzejów, w kierunku Mysłowic i znajduje się teraz na wysokości sklepu Biedronka. I jeszcze jedna drobna zmiana. Jeden z przystanków Niwka Fabryka 18 listopada nie będzie obsługiwany w zatoce autobusowej, lecz na tak zwanej wyspie kanalizującej, która znajduje się na wysokości zatoki autobusowej. Zmiany dotyczące przystanku Niwka Kościół obowiązują od dziś do najbliższej soboty włącznie. Dotyczą teraz linii autobusowych 18:35, 150, 160, 935, M15 i zastępczego T26.